Nie ma nas wiele pisać. Jeśli zadałem do Bożona na 2012 rok z zakresu pracy na Domu Integracji. Szkół doskonalnych przedszkoli na terenie Sowicji. Proszę Państwa, do tego projektu uchwały chciałem od razu zgłosić poprawkę. W paragrafie pierwszy zmienia się słowa. Dróg chodników i oświetlenia. Wpisuje się gimnazjum szkół podstawowych i przedszkolnych. Po prostu pomyłka napisana, że to chodzi o drogi, chodzi o szkoły. A proszę Państwa, jest za przyjęcie tej poprawki, żebyśmy mogli pisać. Wszystkim szkoły. Nie chodników. Kto jest przeciw? Tomek? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. 14. Zero przeciw, zero przeciw. Na liście zadań pobieżonych przyjętych uchwałą nr 11 przez 138/2011 na rocznicy pierwszej Stare Miasto z 20 października 2011 roku w sprawie listy zadań pobieżonych z zakresu pracy remontowych szkół na 2012 rok zmienia się nazwę realizatora zadania z Szkoła Podstawowa nr 16, ulica Witka 70 na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ulica Witka 70. Zakres zadań oraz kwoty pozostają bez zmian. Ale jak na to chodzi wszyscy z tego podjęcia. W czym jest problem, proszę Państwa? Problem jest, daliśmy podstawówce, a podstawówka jak zrobiła coś tam, to teraz może wystawić fakturę jako zespół. I tej faktury nie chcą jej przyjąć, bo widzenia, więc musimy to zmieniać się na tym. Tak, musimy to w ten sposób, żeby jej przyjąć. No, czy ktoś głosuje? Tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? 6, 9, 10, 3, 15 osób. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 osób.